Dziękuję. Więc proszę Państwa, ja na dzisiejsze spotkanie przygotowałem taką małą prezentację. Ze względu na ograniczony czas nie zdołam, rzecz jasna, przedstawić wszystkich wchodzących tu w grę wątków. Niemniej zasadnicze tezy myślę, że tutaj uda mi się zaprezentować. Jak tutaj Państwo macie w programie, swoją wypowiedź i towarzyszącą jej prezentację zatytułowałem Narracja historyczna czy historyczna baza danych. Więc tutaj jest postawione pewne pytanie, które mam nadzieję no, w miarę tutaj możliwości mogło będzie być przedyskutowane, dlatego że myślę, że są to też ciekawe zagadnienia. Też nie będę ukrywał, że bezpośrednią inspiracją i pretekstem do postawienia tego pytania były dwie ostatnio głośne książki polskich badaczy, którzy no akurat, to jest taki może mały paradoks, nie są ani z wykształcenia, ani z uprawianego zawodu historykami, mimo to parają się działalnością, którą można określić jako szeroko rozumiana historiografia. A więc tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedno ważne stwierdzenie, które pada w tym króciutkim fragmencie, a mianowicie, że opowieści, historie, narracje tworzą bądź współtworzą nasz świat. Oczywiście jest to pewien pogląd, z którym nie wszyscy musimy się zgodzić, jednakże był on bardzo popularny i myślę, że w dalszym ciągu też
też ma swoich licznych zwolenników. No i teraz po tym wstępie, takim króciutkim wprowadzeniu, chciałbym przejść do właśnie zasadniczego wątku, czyli próby odpowiedzi na pytanie, to zasadnicze pytanie, czy narracje historyczne mogą odgrywać znaczącą rolę we współczesnej rzeczywistości, to nie tylko polskiej. Jest to pytanie również o coś, co się nazywa polityką historyczną, polityką pamięci. To pytanie wbrew pozorom nie jest czymś oczywistym ze względu na to, że spotyka się ostatnio poglądy no, zupełnie inne, które obalają no, możliwość odgrywania znaczącej roli przez narracje historyczne we współczesnej rzeczywistości. No i tutaj zasadniczą tezą to jest takim punktem wyjścia również dla tych dwóch badaczy, o których wspomniałem, czyli Ledera i Sowy, że świat nowoczesny jest światem unnarratywizowanym, że ogromną rolę grają czy grały w nich tak zwane narracje i metanarracje, oczywiście szeroko rozumiane, gdyż tutaj nie tylko chodziło o narracje czy metanarracje historyczne. Też gwoli przypomnienia, narracje kreują wartości i cele. Tutaj dla przykładu są wymienione. Narracje również mogą integrować i mobilizować do działań grupowych, prawda? Również te narracje odnoszące się do historii. No znowu jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów uzasadniających ową tezę. Natomiast modny w ostatnich kilkudziesięciu latach prądy intelektualne na czele z postmodernizmem no, podważały wiarę w wielkie narracje, prawda, czyli całościowe interpretacje dziejów kultury i historii. I oto znaleźli się już w XXI wieku badacze, którzy reprezentują taką postawę, którą się określa jako naukę zaangażowaną, prawda? Czyli naukę, która nie tylko przygląda się światu, rzeczywistości, ale naukę, w tym wypadku historiografię, gdyż napisali właśnie książki z szeroko rozumianej problematyki historiograficznej, za pomocą której próbuje się również interweniować świat, zmienić ten świat, prawda? Wpływać aktywnie na rzeczywistość. Tymczasem, jak już wcześniej zasygnalizowałem, współcześnie, czyli już w XXI wieku, uważa się, że w tym świecie zachodnim, w którym również znalazła się od niedawna przynajmniej instytucjonalnie Polska wraz z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, mamy do czynienia ze światem ponowoczesnym oraz z kształtującym się kształtującą się nową epoką, którą najczęściej określa się jako informacjonalizm, który tworzy właśnie społeczeństwo informacyjne. A więc wokół tych nowych technologii tworzy się nowa kultura, którą najczęściej określa się kulturą 2.0 czy światem 2.0. I cechą charakterystyczną tego świata, tej nowej również kultury jest to, że ona wyrasta właśnie z tych nowych technologii, czyli tak w nawiązaniu do znanej książki Neila Postmana można powiedzieć, że wyrasta z informacjonalistycznego technopolu. I ten świat właśnie konceptualizuje się jako już świat nieunarratywizowany, czyli rządzący przez narracje, w tym również narracje na przykład historyczne czy historiograficzne, tylko świat jako baza danych, prawda? Świat, który zaczyna obywać się bez wielkich narracji, bez wielkich światopoglądów, bez wielkich ideologii. Świat, w którym następuje, że tak powiem, uprywatnienie kwestii ideologicznych, religijnych czy światopoglądowych. Również
ten świat nie kształtuje swojej tożsamości poprzez właśnie odwołanie się do dziedzictwa historycznego. Tak? Czyli te nowe technologie nie szukają swojej właśnie tożsamości, swojej genezy w świecie z historią. I wiedza historyczna, a więc całe dziedzictwo, które obecnie też, jak doskonale wiadomo, jest na gwałt digitalizowane, także staje się częścią tego świata, tej jednej wielkiej bazy danych, które też czasami określa się jako big data czy large data, wskazując na ich wielką skalę. I kolejna teza. Teraz każdy sobie może tworzyć historie, które niekoniecznie muszą być znarratywizowane, prawda? Tak jak to miało miejsce kiedyś. I teraz tutaj można powołać się na przykłady, po pierwsze, takich nowych narracji, czyli słownik na przykład chazarski, który może być takim właśnie przykładem historii czy wiedzy historycznej ułożonej w postaci po prostu leksykonu, w postaci haseł, prawda? Więc tutaj nie ma już do czynienia, nie mamy do czynienia z jakąkolwiek opowieścią historyczną, tylko po prostu ze zbiorem haseł, w tym wypadku poświęconym ludowi, który już dawno gdzieś tam zniknął w mrokach historii autor tego słownika, Milorad Pawicz, po prostu postanowił całą wiedzę o tym ludzie, średniowiecznym ludzie, zawrzeć właśnie w postaci zwykłych, encyklopedycznych haseł. Innym przykładem mogą być, takim przykładem właśnie mogą być lapidaria, co prawda Ryszarda Kapuścińskiego, który też nie był historykiem, jednakże on tutaj w nawiązaniu do swojej jednej z ostatnich książek zatytułowanej Nie ogarniam świata, prawda, argumentował, że jedynie co możemy zrobić, to tworzyć takie krótkie impresje, migawki, które razem złożą się na zbiór właśnie takich lapidarnych, chciałoby się powiedzieć, mikroopowieści czy coś w tym rodzaju. I tutaj, jeśli już mówimy, że współczesny świat inaczej traktuje wiedzę historyczną, traktuje ją bardziej właśnie jako jeden z elementów tej wszechogarniającej cyfrowej bazy danych, to tutaj rodzi się problem, co robić z tymi składnikami, prawda, z tymi historiograficznymi składnikami. I tutaj jest problem, pojawia się właśnie kwestia również prezentacji tych danych. Tak? Narracji historiograficznych nie bardzo możemy takich klasycznych tutaj tworzyć, gdyż one zostały po pierwsze zdyskredytowane przez różne nurty na czele z postmodernizmem, a po drugie trudno by było tworzyć z tej ogromnej masy danych jakąś taką spójną, linearną opowieść. I opowieść, która by również mogła być czynnikiem integrującym, która mogłaby mobilizować. Współczesne społeczeństwa są bardzo zróżnicowane pod każdym względem, i z tego względu my inaczej zaczynamy użytkować tą wiedzę historiograficzną. Pojawiają się nowe formy jej prezentacji, które ogólnie nazywamy, prawda, wizualizacją, w postaci na przykład infografik, w postaci na przykład animacji trójwymiarowych. I w związku z tym można sobie zadać sobie zasadnicze pytanie, prawda, które ja też sobie postawiłem. Czy możliwa jest w dzisiejszej rzeczywistości realizacja projektu Ledera-Sowy, a więc przepisania historii na nowo, stworzenia nowych narracji, które mogłyby zmienić rzeczywistość, które mogłyby zmobilizować w tym wypadku polskie społeczeństwo, jego jakąś zasadniczą część, do określonych działań na rzecz przebudowy tej istniejącej w Polsce rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że zarówno Leder, jak i Sowa kontestują ten świat współczesny, prawda? Zwłaszcza kontestują dwie wielkie, jak gdyby tutaj ideologie, dwa wielkie projekty, czyli neoliberalizm, jak i konserwatyzm. To szczególnie widać w przypadku Sowy, który po napisaniu
który kilka miesięcy temu wydał taką książkę Czy możliwa jest inna Rzeczpospolita, prawda, która jest kontynuacją jego poprzednich prac i on twierdzi, że jest możliwa i odwołuje się tam do dziedzictwa tak zwanej pierwszej Solidarności z lat 80. Ale problem istnieje, prawda, ze względu na to, że ta rzeczywistość jest trochę inna, że to społeczeństwo już jest inne, już trudno go zjednoczyć wokół jakiegoś jednego celu, prawda, i stąd no, ten projekt jest wielce problematyczny. Nie tylko moim zdaniem, ale oczywiście chciałbym, żeby to stało się przedmiotem również tutaj dyskusji na tym naszym dzisiejszym spotkaniu. I tym stwierdzeniem i zaproszeniem do rozmowy chciałbym zakończyć swoje wystąpienie. Dziękuję Państwu.